klejnotu duszy, fragment klejnotu duszy, fragment duszy, mikstura siły. Te fragmenty klejnotu duszy robią. A, to liczy się jako drobny klejnot duszy, tak? Czy te klejnoty można jakoś łączyć ze sobą? Chyba nie. O Boże. Gdybym kliknął użyj. Nie możesz użyć tego przedmiotu. No okej. No dobrze wiedzieć. Hello, hello, hello. Co my tu mamy? Pole mrozu, to wezmę. Kozia skóra wezmę. Mikstura obfitej magii wezmę. Kto to mi tam pisze? Kto to mi tam pisze? Czyżby mi wyjebało streama? Mi się wydaje. Kuźwa, że boję się sprawdzić. Dobra, zapiszę i sprawdzę. Wyjebało mi streama na chwilę. Nie widać, żeby mi streama wyjebało. Działać działa. Chciał oczywiście wczytać na nową grę. Że się nie zbuguje. Nie, zbugowało się w chuj, kurwa. Nie jest to jakiś specjalnie skomplikowany bug. Po prostu na ekranie pojawia się myszka systemowa. Tak, ta zwykła myszka, co to w Windowsie się nie obsługuje, tak? Po prostu jak się alt-tabuje Skyrima, to właśnie wyskakuje ta myszka, tak? No i troszkę ona wkurwia, tak? Bo człowiek nie wie, czy się skupiać na tej myszce, na tym zwykłym kursorze, czy na kursorze z gry. I to jest mylące strasznie. Źle, kurwa. Dajcie mi chwilę, już odpalam tego Skyrima na nowo. Jest. Mówię, no i jest to troszkę takie denerwujące, tak? Nie mam tego luksusu, że mogę sobie alt-tabować i sprawdzać, czy wszystko jest ok, tak? W tej grze konkretnej. Kolejny powód, żeby sobie drugi monitor kupić. Ech. Zobaczę, czy działa. Widać. Dobra, widzę, że działa. Dobra. Styki. Chyba wywaliło streama na chwilę, coś mi się wydaje. Będę miał kurwa połatane. Tylko teraz pytanie. Kuźwa. Teraz ciekawe, czy jakiejś dużej przerwy nie było. W streamie. Kuźwa. Uwielbiam to. Nie wiem, czy masa progresu była stracona, czy nie. Czy co? Jeśli kurwa dużo, to będzie lipa. Kurwa, nie, ja muszę to sprawdzić. Sorry, ale muszę wyjść i zobaczyć. Jak dużo kurwa ze streama zostało stracone. O, ja pierdolę. Troszkę nie fajnie wchodzić na własny stream. Cóż, ten wideo. Kurwa, wywaliło troszkę. Teraz pytanie, ile troszkę? Chujnia. Dobra, trudno. Najwyżej będzie jakieś tam. Jebane troszkę będzie. Gdzie mam małe? Zabraknie po prostu troszkę tego. Contentu. Nie za wiele, ale będzie. Później. Internet też trzeba wymienić, bo już zaczyna wkurwiać. Co za dzień po prostu jakiś kurwa taki. To się kurwa chować pod kołdrę i nie wychodzić. Kalipa to wszystko.
Palicho, jeśli to była strata jakichś 10 sekund, w których nic się nie działo. Ale jeśli kurwa streama wywaliło na 5 minut, no to już tak troszkę kurwa niefajnie to wygląda. Ach, dobra. Zajrzałem tutaj. Czy jeszcze jest tu coś, jeszcze się czai? Jakiś creepy namiocik. Czemu to jest wszystkie takie creepy? Czemu wiedźmy. Czy ty mnie właśnie popchnęłaś i zadałaś mi obrażenia? Czemu to robisz? Kto ci pozwolił? Ja tu monolog wygłaszam, a ty mi takie rzeczy robisz. No ogarnij się, kobieto, no. Co ja kurwa mówiłem? Zapomniałem, co ja mówiłem. Nieważne. Dawaj tego świetlika. Lecisz? Chodź tu, chodź tu. Dobra, mam cię. To nie było trudne. I no dobra, idziemy dalej w takim razie. Moim zdaniem od razu ten no. Program, z którego korzystam, powinien od razu informować, że stream się przerwał, tak? Jakimś sygnałem dźwiękowym. Żeby od razu tylko pyk zahamować, nie robić progresu i ten. I żeby za dużo nie stracić, ja chyba muszę popatrzeć w opcjach, czy nie ma czegoś takiego. Ochrony zwłoki, wytrych. Tu ci się wytrych za bardzo, kolego, nie przydał, że tak powiem. Tej pułapki to ty nie uciekłeś. Kurwa, jeszcze tu ciemnica taka. No nie. No to co mi wchodzisz, kurwa? Pierdolę teraz, jeśli bić zachciało, kurwa. Chodzi mi, kurwa, pod topór. Boże, czemu to robisz? Ja pin. To jest? Co to kurwa jest? Czemu to kurwa? To we mnie strzelało? To pułapka jakaś była? Magiczna? Co to kurwa jest? Okej, to było dziwne, ale. Tu jest jakaś czaszka, mamuta. Jestem ciekaw, jak oni. No może. Może weszli kurwa no, tam na górę i to wsadzili, no. Jakieś pale, nie pale. Pajęczyny, fuj. Fuj, fuj. Mogę to zniszczyć? Nie mogę tego zniszczyć. Nie zaimplementowano zniszczalności otoczenia. No tak, jeszcze pająk we mnie strzela. Kurwo. Chuj, machamy na ślepo. Na pewno kogoś kurwa trafię. Niczym kurwa drewno w lesie. No. Ale i tak kurwa gówno widać. Gówno widać. Ech, czemu ja żadnej pochodni ze sobą nie noszę? Wiedział, że tak ciemno będzie, to wziął. Pająk leżą. Jad zawsze może się przydać, nie? Mimo go nie nakładam w ogóle na broń. Czyli to chyba trzeba zupki zjeść, bo ona już się skończyła, co? Jedzmy.
jeszcze jacyś przeciwnicy? Jakieś pająki z góry mi wyskoczą, czy coś, nie? Tu ich pełno, kuźwa, wyskoczył. Ja to widzę. Tego co widzę, to tu będzie pomieszczenie i tu będzie trzeba iść. No dobra. Leży ktoś martwy. Oczywiście, bo musiał być duży pającur, nie? Masz płoń! 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 Odetnę ci kurwa nogi! I odwóch ci odetnę. Masz. Pierdolone pająki. Jak ja nienawidzę pająków! Nowa buła dusz. Napełnia kolejne dusze, jeśli cel całkiem spoko. Ciekawe, czy ciekawe, czy jakbym jej dał tą buławę, to by ona działała. Aż jestem kurwa ciekaw. No ale jaka to jest ta buława? Stalowa buława, no to no jest trochę tak byle jaka w sumie. To nie, nie będę ich dawał. Czyż fajnie by było, jak było nawalała, tak? Jakby ona tak nawalała. Aktywowała cały czas tego. No. Dziwna pańczyna. Zbugowana troszkę chyba. By tak cały czas nawalała i odświeżała ten efekt. Łapania dusz. Gdybyś tylko zabijał i łapał. No to, nie byłoby głupie w sumie. Łańcuch. Otwiera przejście, dobra. Tu wygląda, jakby coś mogło być. Wow, magia, kufer. Którego w ogóle nie widziałem. To jest tak w pizdu ciemno, jak w dupie. Ja w ogóle ten stream, czy znowu wywaliło? Ech. Sprawdzę. Pochratało mi transmisję, to będzie masakra. Nie, na szczęście działa, dobra. Dobre i to. Dzisiaj nie jest dobry dzień do streamowania. Dzisiaj nie jest dobry dzień do streamowania. Się takie rzeczy dzieją. Byle jakie. Oho. Ups, misklik. Zaklęciem, kuźwa. Mighty Borgbarzyńce. Chyba cię kobieto pojebało troszkę. Jakby mnie, potężnego Borgbarzyńcę. Znaczy jego potężnego Borgbarzyńcę, bo Borg to nie ja. Borg to Borg. I on burkuje cały dzień. I see him borking, they hate him. Tam jest przejście, tu się coś ciekawego dzieje, czai. No jakieś tam składniki są, widzę. Łuski, ikra. Coś chyba jeszcze leżało. Tak. To jest coś, to jest nic. Oddychanie wodą. Przemiana. Okej. Okay. Wezmę, sprzedam. Obfitego uzdrowienia, mikstura magii, dobra, potki zawsze spoko. Humor czerwony do tego. Do alchemii. Mikstura magii, w beczce jest wilczy korzeń. Humor czerwony, o, dużo składników. Dużo składników. Proszę bardzo. Łoś. Wezmę łosia. Kuźwa.
Nie wiem, czy wy cokolwiek widzicie. Ja nie widzę kuźwa nic. Dla mnie to jest czarna plama tu. To jakieś dzisiaj byle jakie oświetlenie jest. Dobra, idziemy dalej. Zapiszę, bo dawno nie zapisywałem. Nie było sytuacji, że coś się z kaszani. Dobra, widzę klatkę. Widzę tam przeciwnika jakiegoś. Jestem przeciążony, więc nie dobiegnę. Starucha. I wiedźmokru, kurwa. Dobra, chyba trzeba ochronę przed ogniem tutaj zaaplikować, bo ona nas to spali. Mam na szczęście 16%, nie za wiele, ale zawsze coś. Weźmiemy regenerację zdrowia i sobie chyba przy... Tak, musimy sobie troszkę... Troszkę zregenerować. Nie, many mamy. Dobra, to dla wiedźmy kruka. Dobra, możemy ją bić, nie? Na szczęście jest za blisko, żeby czary rzucać. No to jest jakaś tam przewaga. Nie? Aha. O, nawet mi o tym nie myśl, żeby się szmatu leczyć. Jest. Brawo. I leżeć mi tu, brzydalu. Jakim ty kurwa jesteś? Mogę z tobą pogadać. Czy jak cię wypuszczę, to mnie zaatakujesz? Cholera wie. Spróbujmy. Mógłbyś chociaż dziękuję powiedzieć czy coś, a nie kuźwa. Niewdzięczny kurwa leśne nimfy. Mogę coś zdisenchantować? Nie za bardzo, mogę zenchantować, ale nie chcę. Szkoda czasu. Baba trucizna. Czosnek. No, widzę, że tu jakieś ostre rzeczy są. Ta czaszka trolla. Nie wiem, jak ona ubiła tego trolla, ale najwidoczniej jakaś potężna magia tutaj musiała się dziać. Co tam? Ciekawego mógłbym sobie zjeść, żeby ogarnąć jakieś składniki. Nie, chyba wszystko mam na razie odkryte. To, co mogłem odkryć. Nie? Tak, mam rację. Powiedzmy, mam dużo. O, chustki zębaczą. Odporność na mróz. Dobra, widzę, że będzie sporo składników do alchemii. Po tym wszystkim. Jakieś byczuszki. Może coś ciekawego zgarnę. Lawenda, której mam po prostu mnóstwo. Która mi zalega w plecaku, nic z nią nie mogę zrobić. Się podrapać po szyi. O panie! O panie! To ja rozumiem. Duża skrzynia, na szczęście nie zamknięta, a w niej płytowe buty i zwój zamętu i złoto. Spodziewałem się jakichś lepszych rzeczy. Ach. Ale mamy stoliczek alchemiczka, także zaraz awersja do porażenia. Także zaraz ogarniemy tu jakieś mikstury, nie? Mamy sól, będzie na gotowanie. Dobra, zobaczmy, czy mogę coś upichcić. Jakiego? Trucizna. Pozwolicie, że sobie trochę po alchemię.
Zobaczę, co mogę tutaj ogarnąć ciekawego. Na razie nic ciekawego. Przywrócenie magii. Solem rozdaje przywrócenie magii. Dobrze, kurwa, wiedzieć. Już patrzyłem, to już patrzyłem. Powełna. Czy magia? Łuski zębacza. Pyk. Dalej, czosnek. Mam znanego efektu. Tyle 122 to jest ochrona przed trucizną. Mamy to. To jest nieznany efekt. Najlepsza rzecz, używanie wszystkiego na wszystkim, nie? Aż w końcu się jakiś składnik odkryje, nie? Premię do kondycji, żeby wiedzieć. Przewlekłe osłabienie zdrowia, wow, combo. Motyle skrzydło też coś mi da? Nie. Moje nieszczęście nie. Pszczoła nic nie daje. Z lawendą. Głów pochodnika, premię do kondycji, ok. Level up? Nie, jeszcze nie level up. Jeszcze brakuje tego tyci do levela. To z tym się nic nie łączy. To się z tym nic nie łączy. Dobra, to zobaczyłem. Mączka kostna. To się nic. Aha, to jest trucizna, to nie. Dalej. Premia do lekkiego pan... okej. To mi się przyda na pewno. Te potki mi się na pewno przydadzą. To jest fajna rzecz. Jako, że nosimy lekki pancerz, to jak kurwa najbardziej. Dobra, to chyba będzie wszystko, jeśli chodzi o... stosowanie, co? Tak, już wszystko, żebym sprawdził. Dobra. Dobra, ładna alchemia. Dużo składników odkryło swoje właściwości. Mnie tam się podoba. Dobra, wychodzimy z tej jaskini. Jedziemy do tego Iverstadu całego. I do gromowładnych, nie do gromowładnych, kurwa, ale mi się to pierdoli. Do gromowładnych, tylko do tych, no. Jak się tam zwali, no. Do siwobrodych, o. Mam nadzieję, że daleko od wejścia mnie nie rzuci, bo ja tam mam Maciusia zostawionego. Chujowo by było, jakby tam nie stał. Bardzo chujowo. Widzę wyjście. Dlatego to można nazwać wyjściem. Jest wyjście, czy to nie jest wyjście? Aha, to wracam po prostu tu. A, to będzie jedno wyjście w takim razie. Spoko luzik. No to mi się podoba. A nie jakieś inne wyjście zupełnie po drugiej stronie mapy. Weź szukaj. Szczęścia. Dobra, tu chyba byłem. Tak? Zaczynała przygoda. O! Ja tu nie byłem? Czy to jest wyjście? Nie, to chyba wyjście jest, co? Mapa. Ta, to jest wyjście, dobra. Się pojebało coś. Myślałem, że to jest zupełnie jakiś odrębny tunel. Ale to jednak jest... właściwa droga do wyjścia, dobra. To mnie to się podoba. Dobra. Ogarnięte perfekcyjnie.
Ale się zbytnio przy tym nie zmęczyłem. Siema Maciuś. Widzę, że światło zaczęło, co wyszło i takie tam. Jedziemy do Iverstadu. Ujrzę przeciążony, ale jedziemy, bo to nie ma czasu. Już miałem tam dawno być. Ale oczywiście po drodze musiało wyskoczyć parę miejsc do odwiedzenia, nie? Kurwa, standard. Ale teraz już nam nic nie przeszkadza w drodze do celu. Jedziemy tam. Dotrzemy. Jeszcze dzisiaj. Tak? Nic nas nie powstrzyma. Tak. W drogę. Jej! A z radości podskoczyłem. Mapa świata. O, wilco, dawaj wilco! Yeah! Wait a fucking second. Tu jest jakaś chatka? Kim ty kurwa jesteś? Przepraszam panie orku. Okej. Okej. Przepiłeś całe życie. Rozumiem, że te zabite... Okej. Aha. Ej, sugerujesz, że Bork jest słaby? Aha, wiesz co, poczekaj. Bo to może z mojej ręki musisz zginąć, także... Uja, czemu nie? Mogę ci. To nie może być, nie może być takie trudne, nie? O ja pierdolę! Ładnie, kurwa. Okej. Jeszcze raz. Znowu, kurwa, jestem na dwa hity, nie? Kurwa, nie. On mnie na dwa hity składa. Trzeba się wzmocnić troszkę. Trzy nowe wiadomości na mailu. Trzeba było zobaczyć, co tam się dzieje, bo już dawno tego maila nie wchodziłem. Zabezpieczony to jest pieczony. Zjemy go. Marchewka, miody, pieczone, o, pieczone ziemniaki, opiekane pory, pieczony zębacz, steki z łososia, dobra. Czy jest podatne obrażenie? Magii mistrzowi tego uzdrowienia. Cztery obrońcy można spalić. Można zwiększyć ten dźwig. Nie za bardzo mi to zmieni moją sytuację, ale chuj tam. Odporność na mróz mi to nie pomoże. Odporność na ogień też nie. Odporność na trucizny też nie. O, mikstura lekkiego pancerza na pewno. Weźmiemy tą premię do kondycji. Granacy kondycji przyspieszono. To jest bardzo mocne. Skorzystamy.
osłabia kondycję celu. Może użyjemy tej trucizny. Ale ty się agruj na niej, a nie na mnie, kurwa. Gdybym nie włączył tego, tej pauzy, to ja bym teraz zginął. Coś wypić. Zdrowie mogło być lepsze. Nie mam już miksturek leczenia? Mam takie duże? Nie, mam małe, dobra. Ach, leżeć! Powiedzmy, że ogarnięte prawie perfekcyjnie. Troszkę oczywiście musiałem spać. Gdzie ten Maciek znowu pobiegł? Noż kurwa, co za koń. Tam jest, dobra. Och. Tu jest młyn. Tu jest wioska. Nie, tu jest młyn, ale zajdziemy do tego młyna. Zobaczymy, co tu się dzieje. Maciusiu, Maciusiu, czemu mi tak daleko uciekasz ode mnie, co? Czemu? Czemu mi to robisz? Czemu mnie zostawiasz? Najbardziej cię potrzebuję, co? Nie, nie... Maciuś! Maciuś! Kurwa, Maciuś, co ty odpierdalasz? Jeszcze ty się, kurwa, śmiejesz? Poważnie? Widzisz, że ja tu kryzys z koniem przechodzę, a ty jeszcze się śmiejesz. Kurwa, zapomnij o wypłacie najbliższej. Nie masz, kurwa, wypłaty, rozumiesz? Będziesz głodować następny miesiąc. No chodź, Maciuś. Nie obrażaj się. Maciuś, chodź. Chodź, no, grzeczny konik. A ty będziesz, kurwa, biegać dalej. Za karę. Wiesz, Mato, no jeszcze się śmieje, kurwa, że mój koń się na mnie obraził. No wiecie wy co? Kłamstwo totalne. Dobra, zobaczmy, co tutaj się czai. Co jest w tym budynku, co jest w tym młynie. Co za miejsce w ogóle. Farma Sarethi. Może jakiś quest tu jest? Że mają strażników. No, w tych częściach podejrzewam jest bardzo niebezpiecznie. Wyglądasz na wyczerpany. Mogę ci, kurwa, pomóc. Spoko. I co mam zrobić? Okej. I gdzie ja to mam niby znaleźć? Aha. Ciel chemiczko? There's a tremendous amount of work to get done. Not to mention the dangers she's not ready. Mam z nią pogadać? Actually, I'm growing it if you hadn't noticed. Oh, really? The only person alive that can cultivate Nernroot from a seed to a fully grown plant. O, szkoda by było, jakby się to by coś stało. He taught me everything he knew about the Nernroot and its strange. Dobra, nie będę jej waży sprzedawać. Strażnik Rift.
Ciekawe. Może to ona. Albo ona. A może to ty. Nie wiadomo. Kura. Mogę coś tu zmielić? Nie? Nie działa. O! Właściwie można coś w ogóle z tykwy zrobić? Jakoś dobre żarcie? Chyba mi tykwa nie jest potrzebna. To tykwę to mógłbym spieniężyć. Ziemniaki jednak są potrzebne mi do zupy, więc... Się nie obrazisz? Nie. Ja tylko twoje ziemniaki zabieram. Odrosną, widać, że umieją rosnąć, więc... Odrosną ci. Gorzej, czy ja ci mogę nirn zabrać. Bo to jednak składnik alchemiczny jest. Mogę ci zabrać, okej. Okay. Ale widzę, że mogę tu odrosnąć, więc... You know, for the greater good, ja? Czy zajdę do ciebie do domu, zobaczę, czy masz rożen. Zobaczę, czy tykwa jest do jakiegoś przepisu mi potrzebna. Jeśli nie, to ją spieniężę tobie. Aha. Kurwa, byś się za uczciwą pracę wzięła, kobieto, a nie byś się włóczyła całymi dniami. Niewdzięczne dziewuszysko, no. No niewdzięczny po prostu dziewuszysko, no. O, mogę skórę zrobić. Gdzie ty biegniesz? Do roboty! Już! Do rob... Ja, i spierdoliła, no. Zaraz ją coś zaatakuje. Ja to kurwa czuję w kościach. No coś ją zaraz weźmie i pierdolnie. Jakiś niedźwiedź. Albo kot szablzemny. Albo wilk. Albo kurwa smok. Cokolwiek. O, wróciła. No, wystraszyła się, jak głośno mówiłem o... Nie chcę tego zrobić. Jak mówiłem o różnej florze i faunie. Teraz, która to była? Flora to chyba były rośliny. No ale rośliny to nie zabijała, więc fauna, tak. A kuźwa. Aha, zamknięte. Czyli nie mogę sobie tu wejść. No dobra, dupie z wami. To ja ci te tykwy oddam. Zarobię parę groszy. Ile ja mam tych tykw? Ile ja ich podniosłem? Przedmioty. Tykwy, 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 tykwy. 16. To mogę to sprzedać. Uczciwie ci je zebrałem, więc będziesz miała co jeść. Gorzej z ziemniakami. Ziemniaków to ja ci nie oddam. Nirnu tym bardziej. Przerwa, co? Na jedzonko. Mam korzeń nirnu. Nie, ja ci nirnu nie dam na sprzedaż. Masz tykwę. Ile? 16? A. Wygrana jazba. Gdzie ja tego ja mam szukać, kuźwa? Mapa. Pokazało mi to w ogóle na tym, czy nie? Dziennik. Różne. Znajdź 20 kiści. Winogron dziabzaj. Może gdzieś to w konkretnym miejscu jest. Jakby do niego pójść, co? Czy ja po prostu tak muszę szukać, a znajdę? Jak to jest? Gro, jak myślisz? Aha, dobra.
Czyli po prostu muszę znaleźć. Muszę mieć szczęście i znaleźć odpowiednie jagódki. Świetnie. Dobra. Znajdę, to ci przyniosę. No. Pewnie zajmie mi to, nie wiem, z dużo czasu. Podejrzewam, że ci się nie śpieszy, więc jadymy. Trzeba do tego, do tych gromów, kurwa, nie gromów ładnych, do siwobrodych dojechać. Jak zwykle oczywiście zboczyłem z kursu. To co? Obóz? Ale nikogo w obozie? Ale Rożen jest. Jest tu kto? Hello? Okej. Nikt nie pilnuje. Więc chyba mogę sobie przygarnąć, co? Nie ma opcji ukradnij, więc... Sól jak najbardziej. Każdej ilości soli przyjmę. Mieszek. List? Czytaj liścik. Udaj się na wyspę w pobliżu brzegu jeziora. Poszukaj miejsca, w którym niegdyś rosło wielkie drzewo. Tam go zakopałem. Uuu, skarby. Ale zaraz. Są kurwa dwie wyspy. Chodzi bardziej o tą czy o tą? Wszystko wiem. Ja pierdolę, gościu, ile ty masz tutaj soli? Normalnie na bogato. W garnku pusto. Aha, ten garnek nie służy do gotowania. No spoko, kuźwa, już się cieszyłem, że sobie ugotuję coś, ale nie. Nie ma takich luksusów. Szukaj gdzie indziej rożna. Dobra, pogadamy z tymi typami, zobaczymy co mają do powiedzenia. Ciekawego. Dobra. A, widzę, że skarby już znaleźli. Skrzyneczkę. Więc się pewnie nie podzielą. Wow, 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 wow! Wow! Wow, wow, spokojnie, ja tylko przyszedłem pogadać. A wy do mnie, kurwa, z nożami, mieczami. Może... Jakie kurwa dzikie, no. No nie dali się dogadać, no. Chciwusy przeklęte, no. Nie, tego ubrania nie będę brał. Chciwusy totalne, no. Chciałem tylko pogadać. Zapytać, co tam ciekawego znaleźli, ale nie. Kurwa, odsuń się. Odsuń się! To nasz skarb! Zostaw! Ci wusy jednym. No, dla całych 23 sztuk złota byście gotowi zginąć. No, kurwa, no, ale wy jesteście normalnie tępe ludzie, no. Jesteście tępe ludzie. To, co mieliście w obozie, było więcej warte. Ach. Czy w tym Skyrimie żyją sami idioci? Powiedzmy sobie szczerze, Bork nie jest super jakiś bystry, no ale kuźwa, no. Już jest bystrzejszy od tych dwóch debili. Szkoda słów, no. Szkoda po prostu słów. Na 23 sztuk złota byli gotowi, kurwa, zabić człowieka, nie? Ile to jest 23 sztuki złota? No ile, no kurwa.
Dwa piwa? No, powiedzmy pięć piw, no. Jeśli jest gdzieś bardzo tanie piwo. Dla 23 sztuk złota. Rozumiem, jakby to było, nie wiem. 100 sztuk, 1000 sztuk, 2000, no to spoko, no to kuźwa warto, tak? Ale 23? Poważnie? Już za uczciwą robotę byście więcej dostali. A tak to jesteście martwi. Brawo! Brawo! Szkoda słów. No szkoda po prostu słów. Słyszę nirn, ale nie, zgarnąłem dużo nirnu, to mi nie potrzeba w tej. Ziółek też mam pełno, nie wiem czy jest sens to brać na obecną chwilę. Dojedźmy w końcu do tego Iverstadt. Tędy, dobra. This way. Mości panowie, this way. Kuźwa, tam jest niedźwiedź. On mi nie da przejechać. Dobra, zacznijmy od łuku. Może kryto mnie. Okej, źle, źle, nie to, nie to, to. Dobra, trzeba coś wypić, bo mnie, albo zjeść, bo mnie zaraz zabije. Miksturkę chyba odpalimy. Nawet dwie miksturki. Łapiesz chorobę? Czy ten niedźwiedź mnie właśnie czymś zaraził? Gorączka amignata, zmniejszona kondycja. Tak, zmniejszenie otwieram zamków kieszonkowa. Dzięki, kuźwa. Ach, na szczęście mam miksturki odpowiednie, gdzie to nie. Mikstura uleczenia choroby, mam ich mnóstwo. Pytanie, czy wyleczyłem obie choroby, czy. Tak, wyleczyłem obie choroby. No i glans, i to mi się podoba. Jebany mi się chory, kurde. Roznosiciel chorób. Dobrze, że się go pozbyłem. Bo by jeszcze kogoś zaraził. Z syfem swoim. Dobra. Dojeżdżamy. Prawie. A właśnie, awans jest. Trzeba skorzystać z awansu. Który poziom? Poziom 20. Więc na 20 miałeś w magię. Dobra, mamy jedną cechę do rozwinięcia. Co by tu rozwinąć? Lekki pancerz? Nie, lekki pancerz jeszcze nie mogę. Pasowany pancerz, a to już mam. To nie. Ucznictwo, co mi ucznictwo daje? Wciśnięcie bloku, aha, przybliżenie obrazu. No to nie byłoby głupie, ale... Broń dwuręczną. Broń dwuręczną mam masywnie rozwinięto. Co to jest? Potężne... mają szansę na ścięcie głowy przeciwnika. To by było fajne. 25% na to, że zajebie typa. Czy łuk? Nie, wezmę ten potężny cios, bo to jednak ułatwi mi wykańczanie przeciwników.
Ivarstadt, jedziemy. Yeah, fuck. Przepraszam. Poważnie. Poważnie. Więc czemu mnie kolego zaatakowałeś? Co? Więc czemu mnie zaatakowałeś? Nie rozumiem. Co chciałeś tym osiągnąć? Czemu jest się... Zaraz, może masz jakiś li... Wow, okej. Nie wiem, czemu mnie zaatakowałeś, ale masz bardzo dużo rzeczy. Nie wiem, co ja ci zrobiłem. Wait a second. Wait a second. Czy ten misiu był twój? Ups. Sorry. No tak. Zajebałem typowi misia. No. Wiesz. John Wick to z siebie nie jest, no. Właściwie nie wiem, czy więcej byś nie ogarnął, gdyby ci zginął pies. No ale co ja tam mogę wiedzieć? Zrobiłem ci niedźwiedzia. Ewidentnie. Bo czemu miałbyś mnie zaatakować? Jaka jest przyczyna, że ten gościu mnie zaatakował? No, ewidentnie musiałem mu niedźwiedzia zabić. No i teraz wilk na mnie wyskoczył. Ten wilk też twój? Czerwony pierścień z gnadem. Co ty kurwa jadłeś? Komu ty rękę ujebałeś? Przepraszam, ale czemu ty masz... Co wy robicie? Aha, wilca bijecie. Okej. Okay. Czemu ja tyle ziółek uniknąłem? Ominąłem, nie uniknąłem, źle powiedziałem. Kogo ty tam jeszcze bijesz? Aha, wilka. Te wilki też twoje były. Nie za dużo te statko miałeś, elfie? Co? I niedźwiedź, i watacha wilków, i co jeszcze? Może orzeł, albo smok, co? Może wytresowałeś smoka, co? Co? Jakiś króliś zginął. Biedny. Maciuś, czemu znowu ode mnie uciekłeś? I czemu tak daleko? Widzisz, że jestem przeciążony. Nie mogę dużo dźwigać. A ty mi takie coś robisz. No Maciuś, no ogarnij się. Niewdzięczny ten koni. Niewdzięczny ten mój przydupas, no. Ivarstadt, tędy. Yeah, w końcu tam dojadę może. Króliś. A, mam dużo tych chudek, to mi trzeba. Tam jest łoś, tam jest łoś. Motylki. Motylki weźmiemy. Bo one akurat chyba przy dobrych potkach się przydają. Pyk, pyk. Jeden mi uciekł. Trudno. Tym razem przeżyjesz. W końcu Ivarstadt. W końcu tu dojechałem. Nie wiem, ile czasu straciłem na to, żeby tu dojechać. Po drodze odwiedzając wszystkie możliwe miejsca. Oh. Finally. Fucking finally.
Dobra, co ja tu mogę zrobić? Mogę tu pójść. Do tej gospody Willemer. Fajnie, że to przetłumaczyli ten znak. No badajmy, czy są tutaj jakieś ciekawe zadanka, czy ludzie mają coś ciekawego do powiedzenia. No widzę tak trochę smutno, no. Ten siedzi sam i pije. When the weather permits it. Other than that, they seem like a quiet lot. Don't really know too much about them. What a boring conversation. See that you don't. Masz jakiś kurwa problem? Tak, masz jakiś problem? To? Kiedyś cię zabiję. Teraz mnie rozbawiłeś tym przejściem z jednego krzesełka na drugie. Teraz mnie rozbawiłeś, dlatego umrzesz ostatni. Siema. Zabij smoka, który zagnieździł się w miejscu znanym jako wieża jesienna. Okej. The Greybeards are a solitary lot. I don't think they've ever ventured outside their monastery. We get the occasional pilgrim passing through here on their way to the summit, but almost all of them have returned disappointed. Co z tym kurhanem? Oh. Mhm. Okay. Certainly isn't helping my business any. Who'd want to rent a room anywhere near a haunted barrow? If you think there's anything you can do, be my guest. No. About a year or two ago, some fella named Windelius came through. Said he was some kind of a treasure hunter. Tym samym, takim samym, co zabiłem nie, jakiś czas temu dwóch. Mhm. Mhm. Czemu miałem się dowiadywać? Tak, szyn kwasu nie czyszczą, podłogi nie zamiatają, to czarodzieje są useless. Właśnie, czy masz coś na sprzedaż ciekawego? Masz sól. Wezmę sól. Pomidor. Piekana kurza pierś, nie. Lety z dziczyzny. Wina. Masz zajebiście dużo kasy. Pewnie dla mnie to nieprzydatne. Czy masz tu działający rożen? Oczywiście, że nie. Nie można sobie tu nic ugotować, nie? Tak, tak, duchy. Pójdę, załatwię ten problem z duchami. No jakiś smoczek do ubicia jest. A nie, gdzie on jest? Dziennik. Piętna noc. Nie. Dobra, tu jest to cieniowisko. Aha, tutaj zabij smoka. Okej. Okay. Okej. Okay. W sumie mogę po tym... po Hrodgarze to zrobić. Siema.
monastery to 7,000 steps. Hmm, to ma 7000 stopni. I'm not certain if I could even make it to the top without collapsing from exhaustion. A nie lepiej wziąć konia? Get out of town as fast as you can. Nothing for anyone here. Why? Czemu? Jeez, ale ty jesteś nieprzyjazny, koleś. Czemu taki nieprzyjazny? Co ja ci zrobiłem? Aha. A ty nie szanujesz mnie, to ja nie szanuję ciebie. No. I żeśmy się dogadali. Dom Klimeka. Uczeń, nie ma Klimeka. Ja coś się tutaj jeszcze dowiem. Czy mam już iść do tego cieniowiska, czy jak to tam się zwie? Cierniowiska. To jest to cierniowisko, tak? Dobra, zaraz to stąd pójdziemy, ale to już chyba na następnym streamie, bo jestem głodny i zmęczony. Także dobrze by było zaraz to skończyć, to granie, co? Jeszcze tylko tutaj sobie przejdziemy kawałek. Zobaczyć, czy jest tu coś ciekawego. Najlepiej to bym się sklep przydał, ale chyba nie ma co liczyć na takie luksusy jak sklep. Zobacz co jest? Worek łąki, wezmę ten worek łąki. Pomidor. To jest strażnik. Tak, tak, strzała w kolano. Wszyscy o tym słyszeli. Już wiele razy. Od każdego potencjalnego, od każdego strażnika. Ema? O, wiesz co, ugotuję u ciebie obiad. Mogę u ciebie warzywa sprzedać, ale tego nie zrobię. Thor? Masz jakiś por? Coś się skrzywdził, że tak mówisz? Nie, poważnie, masz jakiś por? Jakiegoś pora? Co to za łyżka liowe? O dziwo, jedyna rzecz, którą tutaj mogę zabrać bez kradzenia. Co to za łyżka jakaś taka dziwna? Łyżka. Flet. Po chuj ja mam flet tutaj, nie wiem. Do Horkera. Łyżka w Landiach. To jest zwykła łyżka. Co w niej takiego? Nadzwyczajnego. Dobra, nieważne. Zrobimy, ugotujemy sobie coś. Oczywiście tej mojej zupy nie mogę zrobić. Kuźwa. Dobra, przyrządzimy mięso może. To jest fondue. Wołowina. Gula z Horkera z popielną bulwą. Mięso Horkera. Koński udziec. Opiekana kurza pierś. Pieczony kozi udziec. Potrawka na dziczyźnie. O! Przywraca 15 kondycji. Przywraca 1 punkt zdrowia na sekundę. Przywraca kondycję. To też całkiem spoko. Tylko trzeba mieć dużo dziczyzny, którą właśnie przerobiłem. Tego soli ziemniak. Trawko wołowa. Zwiększa kondycję o 25. O! Ale tylko przywraca kondycję, zdrowie nie przywraca. Przywraca kondycję, przywraca zdrowie, przywraca... Aha, to jest coś takiego. Stieg z mamuta. To mnie nie interesuje. No i zupa warzywna, do której potrzeba pora. Muszę gdzieś napaść na jakąś farmę i ukraść im tych porów. Dobra. Później. No to piersi z barżanta zrobimy. Nie daje to za dużo zdrowia, ale zawsze to
Jakieś łódźce mam. Kuźwa, czemu to tak mało soli zawsze jest? Najgorsze jest to, że jeszcze sól jako składnik alchemiczny jest używany tu już w ogóle. Byle co. Dobra, przynajmniej wiem, gdzie mogę coś sobie ugotować. Pora niestety nie masz. Tamten też pora nie miał. Już się ciemno zrobiło, nie wiadomo kiedy. A, to jest gospodarstwo niby, tak? Zobaczymy, czy coś tutaj hodujesz. Kury hodujesz. No dobra, dobra, i te kury, dawaj jajka. Dawaj jajka. To tu pszenica, można wziąć pszenicę. To jest składnik. Uuu, ziemniaki masz, ale te ziemniaki też średnio przydatne, szczerze powiedziawszy mi. Ale dobra, pszenicę zdobędę, bo to jest jakiś tam składnik zawsze. Dawaj te ziemniory. Powiedzmy. Nie hodujecie tu porów poważnie? Się poplułem niechcący. Dobra, chuj, wezmę to co masz. Kuźwa, narobiłbym tyle zupy warzywnej, ale nigdzie poru znaleźć nie można, no. Czy ten ziemniak właśnie wyrósł? To też go wezmę. Greybeards are a strange bunch. I heard they live their entire life without uttering a single word. Can you even imagine? Do ogarnięcia. I wish I could go with you. A ja ciebie nie chcę. Będziesz tylko wchodzić mi pod nogi. Albo pod topór. Wystarczy, że tam już wchodzi pod topór. Młyn zbożowy. Aha. Nie, ja nie będę przerabiał tej pszenicy. Pszenica to dobry składnik alchemiczny. O. To można przywrócenie zdrowia z tego zrobić. Premię do zdrowia. Coś tu na bogato w ogóle jest. Dobra. Zostaje mi tylko jedna rzecz do zrobienia. A mianowicie ogarnąć tą, te ciernisko całe. Śmieszne. Gdzie ja konia zostawiłem? Pewnie przy karczmie stoi, co? Zobaczymy, podejdziemy do... Podejdziemy tutaj na górkę, zobaczymy tego mojego konia, czy stoi przy karczmie. Na szczęście stoi, aby tylko wrócił do białej grani, to jak ja bym go zobaczył przy tej białej grani, to ja bym przerobił go na koninę. Dobrze słyszałeś. Ucieknij mi tylko. To cię na koninę przerobię. Niewdzięczny koń. Dobra. Dojdziemy do tego cierniska, czy jak to nam się zwie i będziemy kończyć. Na dzisiaj. Dalszy tego dobrego. 2 godzinki to już na to. Już się zrobiłem głodny. Jestem niewyspany. Kurwa. Cieniowisko, jeszcze inaczej to się zwie. Dobra, standard starczy tego dobrego. Zapisz grę, zapisz grę, zapisz grę. Zapisz grę, wyjdź do pulpitu. Tak. Dobra. Dzięki za oglądanie standardowo. Mam nadzieję, że stream mi nie padł za wiele razy. Nie ma jakiejś tam dużej straty w kontencie. Chyba lipa. Się dużo bym stracił. Muszę poszukać opcji, która będzie mi informowała, że stój, stream się wyjebał. Stój, nie rób progresu. Nie, coś tam takiego jest. Zaraz to ogarniemy. Dobra. Filmy zaraz trafię na YouTube'a, tak? Standardowo. Właściwie te dwa filmiki, tak? Które się z tego zrobiły, streama całego śmiesznego. Standardowo follow, tak? Standardowo Discord. Standardowo fanpage. Nie wiem, ile razy ja to mam mówić, tak? Wszyscy i tak do tych Discordów i fanpage'ów nie dołączają. A szkoda, a nie jakby się to w końcu rozwinęło, a nie jakby się w ogóle streamy.
Mniejsza. Stream nie wiem kiedy kolejny dam znać. Mam nadzieję, że jeszcze mi się uda przed świętami zrobić streama jakiegoś. Jeśli by nie dał rady, nie dałbym rady, no to wesołych świąt wszystkim. Dużo prezentów, tak? Bawcie się dobrze, najedźcie się zawsze czasy. No i szczęśliwego nowego roku, jeśli byśmy się nie widzieli też, tak? No i do zobaczenia, pa.